Geralt. Nie chcę, żebyś pomyślał, że nie cieszę się z twojego towarzystwa. Jest wręcz przeciwnie, ale... Tak wiem. Detlaff nie przyjdzie tak długo, jak tu jestem. Ale 5 minut nie zrobi mu chyba wielkiej różnicy. Masz rację. Niepotrzebnie cię pośpieszam. Chciałeś o coś spytać. Co jeśli Detlaff nie przyjdzie? Przyjdzie. Jak to jest, że jak chcę zwięzłej odpowiedzi, dajesz mi akademicki wykład. Ale kiedy akurat zależy mi właśnie na odpowiedzi wyczerpującej, ograniczasz się do półsłówek. Już tłumaczę. Otóż kiedy mowa o faktach, sprawach namacalnych, rzeczywiście staram się wysławiać precyzyjnie i jak najszerzej. Natomiast, kiedy poruszamy sprawy łączące się z intuicją czy wampirzym savoir-vivr, faktycznie pozwalam sobie na zwięzłe wypowiedzi, bowiem najdłuższy nawet wywód nie pozwoli na satysfakcjonujące wytłumaczenie zagadnienia interlokutorowi. Powtarzam zatem, Detlaff przyjdzie. Prędzej czy później. A tymczasem wyjaśnij mi proszę, skąd właściwie masz na twarzy tę zadziwiającą bliznę? Wybacz, że pytam tak bez ogródek, ale nurtuje mnie to już od jakiegoś czasu. Długo by opowiadać. Powiedzmy, że wplątałem się w interesy z niewłaściwymi ludźmi. Ale bez obaw. Wyplączę się z tego. Trzymaj się, Regis. Thank you.